Włamywacze po napadzie na bank siadają na podłodze w swojej melinie i zaczynają liczyć pieniądze. Daj spokój, koleżko. Jutro podadzą w gazecie, ileśmy zwinęli. Przed sądem staje dwóch mężczyzn oskarżonych o kradzież cysterny ze spirytusem. No co zrobiliście z jej zawartością? Sprzedaliem. A gdzie są pieniądze? Przepieliem. Na zdjęciu w dowodzie to jest pan łysy, prawda? A w rzeczywistości to ma pan bujną fryzurę. Dowód jest fałszywy? Nie, te włosy. Za co siedzisz? No, za nic. Jak to za nic? No byłem magazynierem olbrzymiego składu. No i co? Przyjechali kontrolerzy i nic nie znaleźli. W sądzie toczy się rozprawa o ustalenie ojcostwa. Sędzia pyta... Więc kto jest ojcem pani dziecka? Krzysiek. A nazwisko? No nie tak blisko, tośmy się nie znali. A nie boisz się? Pyta więzień więźnia. Że w ciągu tych 5 lat, kiedy będziesz siedział, żona ci ucieknie? A skąd? W ogóle. A czemu? Po pierwsze, żona mnie kocha. Po drugie, jest wierna i szlachetna. No. A po trzecie, też tu siedzi. Przed sądem dla nieletnich staje chłopiec przyłapany na kradzieży. Sędzia zwraca się do ojca chłopca. Pański syn już 3 raz staje przed sądem. Powinien pan go uczyć, jak należy postępować. Panie sędzio, ja jego uczę, ale ten dureń za każdym razem daje się złapać. Czy to prawda, że Kazia zamknęli? Tak, 1 tydzień temu. A widzisz, a mówił, że jedzie do brata. To prawda, brat też siedzi. Sędzia do oskarżonego. 10 drobnych oszustw dokonał oskarżony pod różnymi fałszywymi nazwiskami. To prawda, wysoki sądzie. W sprawach, że tak powiem, lekkiej wadzie, to ja się posługuję pseudonimami. Kierowca potrącił złodzieja kieszonkowego, po czym zbiegł. Wokół leżącego zgromadził się tłum. A to łobuz, cholera jasna. Gonić go, może ktoś zauważył numer wozu. Dajcie sobie spokój. Słabym głosem mówi poszkodowany. Ja i tak go odnajdę. Mam w kieszeni jego portfel. Panie naczelniku, mój mąż jest przemęczony. Czy nie mógłby go pan skierować do lepszej pracy? Do lżejszej? Przecież on tylko klei pudełka. No tak, to w dzień. Ale w nocy musi jeszcze jakiś tam tunel kopać. Czy świadek widział, jak oskarżony napastował poszkodowaną? Nie, widziałem tylko, jak froterował. Sędzia pyta oskarżonego. Dlaczego pobił pan swoją żonę? Bo mnie kurde zdradzała ze sąsiadem. Dowody, dowody. Słusznie, proszę wysokiego sądu. Dowody z takim łobuzem. Tatusiu, dlaczego my tak późno przyszliśmy do tego sklepu po zakupy? Nie gadaj tyle, smarkaczu. Piłuj kutkę. W tej celi siedzi nasz najzdolniejszy więzień. A dlaczego najzdolniejszy? Otóż kiedy odsiadywał u nas swój pierwszy wyrok, nie umiał ani czytać, ani pisać. Nauczyliśmy go w ciągu miesiąca, a teraz siedzi za fałszowanie dokumentów. Czy oskarżony był już karany? Tak, że był karany za konkurencję. W naszym kraju, który zmierza do kapitalizmu, za konkurencję się nie karze. Co oskarżony konkretnie robił? Że robił banknoty takie jak mennica państwowa. Sędzia zwraca się do świadka. W jaki sposób świadek zorientował się, że ci, którzy wynoszą towar i pakują go do samochodu, nie są pracownikami waszego zakładu? Natychmiast wydali mi się podejrzani, wysoki sądzie, bo pracowali za szybko i za sprawnie. Na jakiej podstawie twierdzi pani, że oskarżony był pod wpływem alkoholu? Widziałam, jak wszedł do budki telefonicznej. Po 30 minut z niej wyszedł
i klął, że ta winda jest zepsuta. Kolega ogląda dom przyjaciela. No wspaniały, cudowny, cudowny. Ale wiesz, Staszek, taka chata warta chyba z 10 lat od siatki. Niech oskarżony nam powie, jaki jest jego stan rodzinny. Nie do pozazdroszczenia, wysoki sądzie. I czy oskarżony sam dokonał tej kradzieży? Tak, sam, wysoki sądzie. Teraz trudno uczciwego wspólnika. W sprawie rozwodowej przed sądem stoi Kowalski. Dlaczego chce się pan rozwieść ze swoją żoną? Ponieważ nie odpowiadała mi seksualnie. Nagle głos z sali. Patrz się go, kurde wybredny, wszystkim pasuje, a jemu nie. Jakie są powody wszczęcia przez powoda starań o rozwód? Zgodność charakteru, wysoki sądzie. Nie, chyba się pan przejęzyczył. Chciał pan zapewne powiedzieć niezgodność charakterów. I nie powiedziałem. Zgodność charakteru. No dlaczego, jak to zgodność charakteru? Bo proszę sobie wyobrazić. Ja palę 3 paczki dziennie. No tak. Żona też. Tak. Ja piję jak smok. Żona też. Ona ciągle przebywa u sąsiadek. Ja też. Czy w tej sytuacji dalsze wspólne pożycie jest możliwe?